Polska ma niestety bardzo duży problem z pacjentami z rakiem gruczołu krokowego. To około 20 tysięcy nowych zachorowań corocznie. Ponad 5 tysięcy osób w Polsce umiera na ten nowotwór. Potrzeba w naszym kraju mądrego programu badań przesiewowych, który pomoże nam w tym, żeby wykryć ten nowotwór na wczesnym etapie i wykryć go tak, żebyśmy mogli tych mężczyzn wyleczyć. Dyrektywy Unii Europejskiej wskazują, że trzeba też objąć pacjentów z rakiem prostaty. Doktor Tupikowski, który jest niezwykłym ekspertem w tym zakresie, dostał przewodnią rolę przygotowania projektu dla całej Unii. To jest algorytm, który mamy zbadać. Może stać się potencjalnym zaleceniem postępowania dla całej Unii Europejskiej, dla kilkuset milionów naszych obywateli. Ja jestem dumny z tego, że nasz szpital został do tego projektu wybrany. Rak to nie loteria. To nasze decyzje. Idź się zbadać. To onkologiczne.